Zaczynajmy webinar w takim razie. Chciałbym Was wszystkich tutaj serdecznie powitać. Przede wszystkim chciałbym zaznaczyć czat, czyli miejsce, w którym możemy się komunikować. Może też włączyć mikrofon, jeżeli Wam odpowiada, możecie zadawać pytania, czy coś komentować w trakcie przez mikrofon, ale zazwyczaj z doświadczenia wiemy, że ludzie korzystają z czata, więc śmiało korzystajcie, zadawajcie pytania swoje. Jeżeli coś jest niejasne, coś chcecie, żebyśmy wytłumaczyli mocniej, to ten czat właśnie pod to służy, żebyście dodawali swój głos. No i co, witam Was dzisiaj na dzisiejszym webinarze z frontendu. Opowiemy właśnie troszkę o kursie, o naszym programie, platformie. Poznacie naszego wspaniałego mentora Łukasza. Ja też opowiem trochę o rzeczach związanych z finansowaniem tego kursu. No więc właśnie, więc jeżeli będziecie mieć jakieś pytania odnośnie kursu, programów, projektów, jak to przebiega, platformy same, jak to działa, czy jak dostać dofinansowanie, to śmiało pytajcie i trafiliście na dobre miejsce. Takie pytanie do Was, tak na początku, czy w ogóle macie coś wspólnego z frontendem już, czy coś już próbowaliście robić, czy coś programowaliście, czy jesteście samoukami, czy w ogóle jesteście zieloni, czy przyjście tylko z ciekawości, dlaczego tu trafiliście, czego chcecie się dowiedzieć tak naprawdę, bo też ułatwi nam dostosować treść i nasze wypowiedzi tutaj na tym webinarze. Mamy dzisiaj godzinę, więc wykorzystajcie ją do maksimum, my pójdziemy zgodnie z naszą prezentacją, ale oczywiście to jest tylko prezentacja, a będzie na pewno elastycznie dopasowywać się do Waszych potrzeb. Czy webinar dotyczy tego kursu? I tak, i nie. Też opowiadamy troszkę o frontendzie ogólnie, opowiemy o rynku pracy, o rekrutacji, o tym, jak zdobyć pracę, czy to po kursie, czy po prostu po tym, jak się nauczycie frontendu. A też o ścieżkę kariery, jak to wygląda obecnie rynek pracy. Więc o kursie jest trochę, powiedzmy tak, 50%. Uczę się sama, zaczęłam w październiku, ja na razie zielono, ale planuję naukę. Fajnie. No dobra, słuchajcie, jak widać tablicę, to przejdźmy po prostu sobie po tej prezentacji, czyli omówimy trochę takie tematy główne, które teraz widzicie, czyli frontend, nauka, później samouk, projekty, dofinansowanie, perspektywa i rynek pracy, ale zanim to niech się Łukasz przywita. Łukasz jest naszym mentorem na kursie Frontend Developer, jest full stack developerem z ponad 10-letnim doświadczeniem i prowadził super ciekawe projekty właśnie między innymi dla IKEA czy Heinekena, ale myślę, że Łukasz się najlepiej przedstawi sam. O, cześć, rzeczywiście tak jest, jestem full stack developerem, nazywam się Łukasz Sadowski. Myślę, że gdyby tak zebrać te wszystkie lata, to łącznie wyszłoby ich ponad 12-13, zależy od którego momentu liczyć. Zaczynałem jako osoba, która nie wiedziała nic na temat robienia strony internetowych. Nie miałem zupełnie żadnej wiedzy. Jeszcze zaczynałem w czasach, kiedy nie było żadnych dostępów ani do kursów, ani do materiałów jakichś dodatkowych, ani jakichś wideo tutoriali, więc wszystkiego trzeba spróbować po prostu samemu. No i tak krok po kroku zacząłem składać sobie różne rzeczy, aż gdzieś w pewnym momencie pojawił się taki punkt, który pozwolił mi rozwinąć skrzydła i robić coraz ciekawsze rzeczy. Jestem w tej chwili na takim etapie, że już frontend jest dla mnie mniej ciekawy niż inne różne technologie, które poznałem i z nich korzystam. Natomiast no, to jest coś, czego się nie da zapomnieć i jest to rzecz bardzo przydatna, niezależnie od tego, czy chcecie robić jakieś aplikacje, czy jesteście na przykład project managerami i jest wam potrzebna taka wiedza do tego, żeby lepiej współpracować z teamem deweloperskim. Także tych zagadnień i tematów związanych z frontendem jest naprawdę bardzo wiele. Okej. Okay. Napiszcie nam proszę jeszcze tylko, czy macie jakieś, oprócz doświadczenia w programowaniu w frontendu, czy macie jakieś pytania odnośnie frontendu samego w sobie? Czy znacie temat, wiecie, czym frontend jest, czym się różni frontend od backendu, żebyśmy też wiedzieli, czy nadajemy w samych falach? Jeżeli macie jakieś wątpliwości odnośnie samej technologii, takie ogólne, to też dajcie nam znać, bo właśnie przejdziemy do pierwszego naszego slajdu, takiego ogólnego. Czyli tak naprawdę dla kogo i dlaczego ten frontend? Do czego on teraz się przydaje? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o naukę? Jak to wygląda, jeżeli chodzi o technologię? Czy to jest technologia dynamiczna? Pewnie słyszeliście o JavaScriptie, o CSS-ach, tego, jak to się rozwija, czy też właśnie o innych technologiach związanych z frontendem. Łukasz, jakbyś mógł tak po prostu tutaj trochę nam przedstawić taki landscape tej technologii frontendu, jak to wygląda, dlaczego i dla kogo właśnie? Jasne. To może zaczniemy w ogóle od samej definicji frontendu. Frontend kiedyś kojarzony był tylko i wyłącznie z robieniem stron internetowych i to się nazywało web development. To jest tak, że kiedyś bardzo duży nacisk kładło się na tą warstwę
layoutu, czyli wyglądu strony, czyli HTML, kod HTML i CSS. Natomiast w tej chwili frontend to jest takie hasło, które trzyma pod sobą wiele różnych odnóg, zupełnie niezależnych od siebie. I tak naprawdę można być frontendowcem i frontendowcem. I tak naprawdę te dwie osoby, które zajmują się frontendem, mogą mieć ze sobą zupełnie nic wspólnego i obracać się w technologiach, z których jedna osoba nic nie wie i druga osoba nie wie nic na temat technologii, z której korzysta ta druga osoba. Frontend jest przede wszystkim przeznaczony dla osób, które chcą się w miarę szybko nauczyć, czegoś nowego związanego z branżą IT. Jest to środowisko, w które jest najłatwiej wejść, będąc początkującym lub nie mając w ogóle żadnej wiedzy na ten temat, tylko interesując się powierzchownie zagadnieniami związanymi z zrobieniem aplikacji, czy też stron internetowych, czy czegokolwiek innego. Jeśli dysponujecie takimi cechami jak upór, dążenie do doskonałości, dbałość o szczegóły, dbałość o jakość, nie tylko jakość kodu, tylko mam tutaj również na myśli jakość na przykład poprzez zgodność z projektem graficznym przy wdrożeniu, to jak najbardziej frontend jest po prostu dla Was. Czy macie jakieś pytania odnośnie właśnie, czy to jest dla Was, czy to rozumiecie? Bo też może czym się tak różni na szybko frontend od backendu? W sensie, jeżeli zaczynam przygodę z programowaniem i trochę nie wiem, w którą stronę pójść, może jakąś taką główną wskazówkę, gdybyś mógł powiedzieć takiej osobie, która się waha może między właśnie tymi dwoma głównymi ścieżkami. Przyjęło się, że backend to są rzeczy związane z zapleczem jakiegoś oprogramowania, czyli na przykład robienie jakiegoś panelu administracyjnego z możliwością dodawania jakichś treści. To są rzeczy w dużej mierze stricte programistyczne w wykorzystaniu różnych języków programowania, niekoniecznie tych samych, w których jest zrobiony frontend, czyli ta przednia część strony. Jakoś tak wyszło w życiu, że frontendowiec musi wziąć grafikę od projektanta graficznego, musi dostać informacje od osoby, która zajmuje się backendem, jeżeli taka jest, bo czasami nie ma takiej potrzeby, no i musi to wszystko połączyć w całość, tym samym zrobić coś ładnego z wyglądu i z funkcjonalności i pokazać to klientowi, żeby mu się to po prostu spodobało. Myślę, że backend jest dużo trudniejszym tematem pod takim kątem czystego nauczania się pewnych elementów. Już wyjaśniam, o co dokładnie mi chodzi. W backendzie dużo więcej trzeba się napisać kodu, żeby zobaczyć jakiś efekt, a ten efekt i tak nie będzie jakimś wow, że powiemy, Boże, jakie fajne rzeczy umiem robić. Nie, to jest głównie backendowe rzeczy, to są korzystanie z mniej więcej tych samych skryptów, tych samych rozwiązań. Czasami pojawiają się jakieś nowe elementy, które trzeba dodać, czy też zmodyfikować. Natomiast frontend jest o tyle ciekawszy, że jest dużo łatwiej się go nauczyć i robi się dużo ciekawsze wizualnie rzeczy i dużo łatwiej jest osiągnąć jakiś efekt wizualny w postaci jakiegoś wdrożenia, z którego sami możemy być po prostu zadowoleni i możemy ten frontendowy nasz produkt komuś po prostu pokazać. Mhm. Dzięki za takie wytłumaczenie. Daniel i Daria, widzę, że się uczycie sami lub uczyliście się przez pół roku przynajmniej. Czy napotkaliście jakieś problemy? Czy uczyliście online, czy z książek? Jak to u Was wyglądało? Powiedzcie nam, wtedy może też będziemy mogli wyjaśnić parę innych kwestii związanych właśnie z nauką online. Jakieś rozumiem kursy, pewnie jakieś Udemy i tak dalej. I jak ta nauka przebiega? Czy wszystko rozumiecie? Jak Wy odnajdziecie taką technologię? Ponieważ ja też obecnie jestem na kursie, Łukasz jest mentorem, więc może mam trochę inną perspektywę, ale jak Wy też postrzegacie właśnie naukę jako samouk? No i właśnie tutaj zwinnie przejdziemy do tego tematu, czyli nauka na kursie, czy to naszym, czy do konkurencji, generalnie na kursach online, tych bardziej zaawansowanych oczywiście, z mentorem, versus samouk, czyli nauka z książek, nauka z kursów otwartych, czy online, takich właśnie jak Udemy, po prostu jest materiał. No i Łukasz, jakbyś mógł przedstawić taką perspektywę, czyli nauka na kursie z mentorem, z projektem, z jakimś programem konkretnym, versus taka ścieżka samouka. No i po co w ogóle mi ten kurs? Przecież te materiały jest pełno. Jest pełno tutoriali na YouTubie, jest pełno rzeczy w Google, można sobie wszystko wyszukać. Tak naprawdę po zapisywać się na kurs wydawać to parę tysięcy złotych, jeżeli tak naprawdę ten materiał jest w internecie. Rzeczywiście tak jest. Masz 100% rację. Jest w tej chwili ogromna ilość dostępnych materiałów,
z których można uczyć się różnych rzeczy. Tylko, że jest kilka cech, którymi dysponujemy jako ludzie, które może niekoniecznie zawsze są pozytywne, czasami negatywne. To jest na przykład zdolność do samoorganizacji takiej nauki. To jest pierwsza rzecz, która jest w niektórych przypadkach, na przykład w moim, rzeczą bardzo trudną. Ciężko mi jest się zmobilizować do czegoś, żeby się po prostu usiąść i określić sobie na przykład, że godzinę dziennie będę się uczył czegoś nowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz związana z nauką z materiałów takich online jest tak, że przedstawione są wam różne zagadnienia i różne przykłady, oczywiście z bardzo szerokim wyjaśnieniem jak najbardziej, natomiast nie przekłada się to na końcu w taki, nie daje wam to możliwości wykorzystania tego, co jest wam pokazane, do kolejnych rzeczy, które mogą się zmienić. To nie jest tak, że wy będziecie mieli na przykład wdrożenie jakiegoś projektu, które można porównać do smażenia kotleta na przykład, że cały czas w smażeniu kotleta wszystko polega na tym samym. Można dać trochę więcej bułki tartej, można trochę mniej, można trochę więcej oleju dać. Natomiast efekt końcowy jest mniej więcej taki sam. We frontendzie bardzo szybko technologie idą do przodu i się rozwijają. I jeżeli robiąc jakieś przykłady, korzystając z materiałów online, z takich kursów wideo chociażby, zmienić by wam jakieś kilka rzeczy, na przykład kilka zmiennych, albo żeby zadanie, które macie do zrobienia na tej, nie wiem, czy tam jest w Udemy, czy tam są jakieś zadania do zrobienia, natomiast załóżmy, że macie jakieś zadanie do zrobienia, które robicie źle lub dobrze, jest ono wam wyjaśnione, a co się stanie, kiedy to zadanie będzie miało inną treść, albo będzie w tym zadaniu chodziło na przykład o to samo, ale w zupełnie inny sposób będzie ono rozpisane. To jest ten problem, z którym można się spotkać, korzystając z materiałów online, w takim kontekście braku możliwości uzyskania wsparcia bezpośrednio od kogoś, kto jest w zawodzie i jest w stanie wskazać wam to, na co zwrócić uwagę w danym przypadku. Bo tak naprawdę bardzo, ja oczywiście mogę przesadzić, możecie się ze mną nie zgodzić. Przy kursach online, przy wideotutorialach bardzo łatwo jest przestawić trochę sposób myślenia na taki, że jeśli ja będę pamiętał film wideo i co w nim było robione i w jaki sposób, to bez problemu poradzę sobie ze wszystkim. Tak niestety nie jest. Tu właśnie we frontendzie istotą całej rzeczy jest zdolność do logicznego myślenia i wykorzystania swojej wiedzy w zależności od tego, co musimy zrobić i dostosowanie odpowiedniego rozwiązania, tak żeby to rozwiązanie było jak najbardziej efektywne. Na naszych kursach bootcampowych, a myślę też, że również na bootcampach innych firm, gdzie jest wsparcie mentorów, to plusem, który tak naprawdę robi różnicę w porównaniu do takich kursów online, gdzie mamy wideo, tutoriale i zadania, jest wsparcie mentora. Macie w dowolnym momencie możliwość zadania pytań mentorowi. Oczywiście mentorzy są dostępni w jakichś godzinach, także wiecie, że w tych godzinach na pewno od razu dostaniecie odpowiedź. Natomiast zadaniem mentora jest mobilizowanie was do ciągłej pracy. Zadaniem mentora jest sprawdzanie waszych zadań, wskazywanie błędów i w pewnym sensie chronienie was przed złymi nawykami, które powielane zaczynają być już używane jako coś, co jest pewnym zapamiętanym schematem i ciężko jest później przestawić się i robić coś w zupełnie inny sposób. A czasami rzeczywiście tak jest, że jeżeli przybierzemy sobie jakąś metodologię przy wdrożeniach stron internetowych i ona będzie zupełnie błędna i będziemy musieli zrobić to w prawidłowy sposób, może okazać, że wszystko, co do tej pory robiliśmy, było po prostu źle i ciężko to czasami jest przyjąć. Oprócz tego to wsparcie mentora pomaga w takich sytuacjach, kiedy dopada was kryzys. Przyjmijmy, że macie jakąś naukę, musicie się czegoś nauczyć, przyswoić jakieś materiały, które rozumiecie na przykład w 30%. To dzięki właśnie mentorowi możecie otrzymać wyjaśnienia dotyczące pewnych zagadnień, których nie jesteście w stanie zrozumieć. Mentor jest w stanie przedstawić wam to w sposób dla was zrozumiały, czyli na przykład językiem zupełnie nietechnicznym. No, w wideo tutorialach niestety nie mamy możliwości klikania sobie w jakieś opcje wytłumacz inaczej albo wytłumacz to na przykładzie, nie wiem, jabłek w koszyczku czy ciężarków, a czasami rzeczywiście w taki sposób trzeba trafić do niektórych kursantów, żeby zrozumieli schemat działania pewnych elementów.
Myślę, że kurs jest takim dużym przyspieszeniem w sposobie nauczania i w możliwości przebranżowienia się lub nauczenia się czegoś nowego lub rozwinięciu swoich możliwości, tylko nic oczywiście nie zastąpi waszej własnej pracy. To nie jest tak, że mentor wszystko za was załatwi, bootcamp, po bootcampie po prostu oferty pracy będą do was, ludzie będą walili do was drzwiami i oknami, żeby zatrudnić was jako junior, na przykład frontend dewelopera. Oczywiście nie. Tu osoby, które są w stanie coś osiągnąć, to te, które będą tą wiedzę dalej pogłębiały, będą rozumiały wszystkie rzeczy, które robiły do tej pory i będą w stanie na przykład przy zadaniu jakiegoś pytania związanego z chociażby z HTML-em czy z najprostszym CSS-em, będą w stanie świadomie i w pełni zrozumiale odpowiedzieć, na czym coś polega i dlaczego tak się po prostu dzieje. Dlatego, że możecie nauczyć się robić różne rzeczy, lepiej, gorzej, ale na przykład pójdziecie na rozmowę o pracę, gdzie dojdzie kolejny czynnik stres, będzie wam zadane pytanie, na które pewnie znacie odpowiedź, a i byście bez problemu odpowiedzieli w normalnych warunkach, a w sytuacji stresującej może być już tym kłopot. Także na pierwszym miejscu jest na pewno przy kursie własna chęć do nauki, do rozwoju, czego my nie jesteśmy w stanie wam niestety zagwarantować, to już jest po waszej stronie. Natomiast my po swojej stronie, jako mentorzy, dajemy wam pełne doświadczenie, które zdobyliśmy i chętnie się po prostu z nim podzielimy z wami. Dziękuję za taki obszerny opis. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego punktu do Łukasza, czy odnośnie właśnie mentorów, jak to działa, to piszcie. Znaczy, albo się odzywajcie przez mikrofonik, możecie zawsze sobie włączyć. Jeżeli chodzi jeszcze o platformy, ponieważ wspomniałeś tylko naprawdę o mentorach, to jest jeden element naszego sposobu nauczania. My mamy oczywiście naszą dedykowaną platformę online, gdzie znajdują się wszystkie materiały, ale też są lekcje na żywo, prawda? No bo są konsultacje, gdzie po prostu można się zgłosić do mentora, żeby sprawdzić na przykład zadanie, czy żeby dopytać się jakąś konkretną technologię, czy rozwiązanie, czy problem. Natomiast to są lekcje na żywo, które zazwyczaj są dwa razy w tygodniu. I to też jest u nas dużą przewagą, ponieważ nasze grupy są kameralne, czyli tak naprawdę mamy bardzo dużą ilość mentorów na uczestnika kursu. No i ta platforma właśnie z tymi lekcjami na żywo dwukrotnie w tygodniu plus konsultacjami jest takim dosyć mocnym wyróżnikiem, więc jeżeli na przykład wy macie problem z nauką online, jeżeli znajdujecie problem właśnie ze zrozumieniem jakichś pewnych zagadnień, musicie długo szukać lub później wiecie, że rozwiązanie, które zrobiliście, nie jest dla was dokładnie zrozumiałe, to właśnie tutaj wchodzi mentor cały w bieli, który jest w stanie wam wszystko wytłumaczyć i też właśnie podejść do was w taki sposób, żeby było challenge'ująco, czyli wiadomo, że każdy uczy się w swoim tempie i że rozumiemy różnego rodzaju zagadnienia na różnym poziomie, no to właśnie mentor, który jest dla was dostępny praktycznie w każdym dniu w tygodniu, jest w stanie dopasować treści i zadania do was w ten sposób, żeby dla was było to zawsze angażujące i challenge'ujące. Zadawajcie pytania, bo ludzie do nas dołączają ciągle. Przypominam, żebyście używali czata lub mikrofonu, jak jesteście odważni na tyle, żeby zadawać pytania bezpośrednio. Jeżeli chodzi właśnie o kurs, o program, platformę, o dofinansowanie czy o perspektywy pracy, tu widzę, że się posypało trochę pytania odnośnie właśnie pracy. Do tego przejdziemy, będziemy trzymać się struktury naszej prezentacji, na pewno was nie zapomnimy, więc jeżeli chodzi o perspektywy pracy, o stanowiska juniorskich, o rekrutacji, to na pewno powiem później. Czy macie jeszcze jakieś pytania? Mateusz, widzę, zadał pytanie. Łukasz, odpowiesz na pytanie Mateusza? Jasne. Jeżeli Mateusz przyjmiesz takie założenie, że to, co obejrzysz na Udemy, to nie jest kanon, którym musisz się kierować, ale jest to otwarcie dla ciebie jakichś nowych tematów, które będziesz poznawał i pogłębiał swoją wiedzę, to jak najbardziej jest to coś na plus i warto z tego skorzystać. Natomiast nie traktujcie wideo tutoriali w taki sposób, że to jest na przykład jedyny sposób na rozwiązanie jakiegoś problemu, bo ten frontend ma to do siebie, że praktycznie każdy problem można rozwiązać co najmniej na kilka sposobów, trzy, czasami cztery, czasami więcej i każdy jest dobrym rozwiązaniem. I teraz chodzi o to, żeby dojść do takiego poziomu, żeby spojrzeć na problem, na jakieś zagadnienie i od razu w głowie zacząć układać sobie plan, wobec którego będziemy postępowali, aby takie zagadnienie po prostu rozwiązać. Natomiast z perspektywy przystąpienia do bootcampu na pewno łatwiej jest poradzić sobie z pewnymi zagadnieniami, które się pojawiają po obejrzeniu pewnych zasobów, pewnych materiałów, niż przystępując tak po prostu
tak po prostu z marszu. Oczywiście my na bootcampie przyjmujemy, że wiedza początkowa kursantów jest żadna. To znaczy, że słyszeliście na przykład o HTML-u, słyszeliście o CSS-ie, słyszeliście o tym, że można robić strony internetowe i różne aplikacje, natomiast my przyjmujemy, że każdy zaczyna od zera, tylko w trakcie trwania bootcampu to tempo będzie po prostu wzrastało. To znaczy, my będziecie musieli realizować projekty, oddawać je nam do zaliczenia i będą pojawiały się kolejne tematy, już nie związane na przykład z robieniem stron internetowych bezpośrednio, czyli na przykład zagadnienia związane z JavaScriptem, z ECMAScriptem, później wchodzi React i musicie zadbać o to, żeby dysponować czasem do tego, żeby móc i ten projekt oddać i go skończyć, nanieść na niego poprawki, ale nie tylko, bo również są kolejne sesje na żywo, w których powinniście uczestniczyć, tak żeby być na bieżąco z aktualnymi tematami, które mają miejsce. Jest kolejne pytanie. Mam może trochę sporne pytanie, ale czy lepiej po łebkach poznać kilka języków, czy lepiej mniej, a porządnie? Jeżeli nauczysz się jednego języka porządnie, to będziesz w stanie nauczyć się każdego innego języka w dużo szybszym czasie niż każdy inny użytkownik. Czyli jeśli poznasz frontend od strony na przykład JavaScriptu bardzo dobrze, to poznanie innej technologii frontendowej to jest kwestia otworzenia dokumentacji, przejrzenia tej dokumentacji pod kątem różnic, które występują w stosunku do tego, czego uczyłeś, czy uczyłaś się do tej pory i dużo bardziej ceni się osoby, które mają wiedzę wężoną, naprawdę imponująca, niż kiedy rozmawiamy ze sobą, czy współpracujemy z kimś i mówimy, słuchaj, tutaj w tym projekcie trzeba zrobić na przykład jakieś wysuwające się rzeczy z boku ekranu. A, nie ma problemu, słuchaj, ja tutaj to zrobię po swojemu, tutaj już robiłem takie rzeczy, nie ma sprawy. Po czym ta osoba przychodzi do Google i zaczyna wyszukiwać jakieś gotowe skrypty, które dają mu pewne rozwiązanie, tym samym wyłączają możliwość dalszego rozwoju dla takiej osoby, bo ta osoba zna wszystko, a tak naprawdę nie zna nic. Zna tylko jakieś podstawowe zagadnienia, potrafi coś wygooglować, ale nigdy nie będzie w stanie rozwiązać samemu jakichś większych problemów. Więc ja bym był przy tym, żeby uczyć się języków pojedynczo, ale w porządny sposób. Przejdźmy do ostatniego punkciku na tym slajdzie, czyli o samym kursie. Łukaszu, 260 godzin i 13 tygodni nauki na bootcampie. Tak mówiłeś, tempo wzrasta. Sam jestem tego najlepszym przykładem, bo jestem obecnie chyba gdzieś tam na jakimś 7 tygodniu. I to rzeczywiście jest intensywne. Jak uważasz, czy taka dawka wiedzy, oczywiście tak wspominałeś, trzeba się dokształcać później. Natomiast jak z taką dawką wiedzy po takim kursie kursant jest w stanie pewnie czuć się we frontendzie? Myślę, że dużo bardziej pewnie czułby się kursant, jeśli będzie do granic możliwości korzystał z konsultacji z mentorem. Dlatego, że pewne formy materiałów, niezależnie od tego, czy na naszej platformie, czy gdziekolwiek indziej, są bardzo podobne do siebie. To znaczy na przykład tagu, który powoduje, że wyświetla się zdjęcie, można pisać eseje i różne opowiadania, ale nic nie spowoduje, znaczy czytając różne w różnych źródłach informacje na ten temat, będziemy dowiadywali się cały czas, przepraszam, tego samego. Natomiast jeśli zapytamy mentora, na przykład, nie wiem, mentorze Łukaszu, czy tam Łukaszu, czy jest coś odnośnie zdjęć, na co powinienem szczególnie zwrócić uwagę, to dzięki takim pytaniom i konsultacją z mentorem będziecie w stanie uzyskać coś, co da wam już przewagę nad osobą, która chociażby sama się uczy z materiałów, tylko czytając jakieś rzeczy. Jesteśmy w stanie wam wskazać pewne elementy w procesie nauczania, które są obowiązkowe do tego, żebyście je znali, a pokażemy wam również takie, które musicie wiedzieć, że istnieją i musicie wiedzieć, jak korzystać z pewnej dokumentacji, tak żeby w razie potrzeby skorzystania danego mechanizmu, skryptu, czy zbudowania czegoś, żebyście sobie poradzili bez żadnego problemu. Z mojego jeszcze skromnego doświadczenia z frontendem mogę dopowiedzieć, że zawsze jest sytuacja taka, że można napisać kod lepiej. I też zadając pytanie mentorowi, słuchaj, z twojego doświadczenia jak to wygląda, czy
można to zrobić lepiej, w jaki sposób można zrobić lepiej. Zawsze dostajemy odpowiedź i zawsze jest coś do poprawy i pewnie Łukasz potwierdzi, że ten kod zawsze można optymalizować i zawsze go jakoś skracać lub tworzyć go bardziej efektywnie. I to też jest coś, czego na przykład wcześniej ucząc się frontendu jako samouk, bo też to robiłem, po prostu nie było w stanie znaleźć. Czyli po prostu nie byłem w stanie zadać pytania praktykowi prawdziwym deweloperowi, który robi to od lat, takiego rodzaju pytania. Dobrze, przejdźmy w takim razie dalej. Czy będzie nagranie webinaru? To jest ważne i istotne pytanie, oczywiście, że będzie, też będzie do Was wysłane, ale nie puszczajcie nas jeszcze. Projekty, czyli takie trochę mięso naszego kursu i generalnie też bardzo istotny aspekt, jeżeli chodzi o Wasz rozwój, jak i Waszą karierę we frontendzie czy w IT. Łukasz, na czym polegają projekty? Jakie projekty można znaleźć? Jakie technologie są przedstawiane na kursie? No i później, jak to wpływa właśnie na takie CV. Jak to wygląda? Zaczynamy od zupełnych podstaw, czyli zaczynamy od najnowszej wersji HTML-a, HTML 5, który jest w tej chwili standardem. Zaczynamy od CSS-a, od zagadnień, które w prosty i łatwy sposób pozwolą Wam wdrożyć pierwszy projekt, który mamy dla Was przygotowany. Tak naprawdę nauka już zaczyna się od razu od pierwszego tygodnia po pre-worku, w którym musicie wykonać kilka zadań. Czy też kilkanaście. Od pierwszego tygodnia kursu zaczynamy wdrożenie pierwszego projektu, ucząc się przy tym, w jaki sposób korzystać z kodu i w jaki sposób budować odpowiednie elementy, w jaki sposób stosować nazewnictwo klas i ID, bo są takie selektory, które łączą warstwę wizualną strony z tą warstwą arkuszów ze stylami, które powodują, że jakiś element jest czarny, czerwony, niebieski, ma cień, czy też dysponuje jakimiś różnymi innymi cechami. Te wszystkie rzeczy składają się w całość i tak naprawdę uważam, że nauka poprzez od razu realizowanie jakiegoś przykładu daje dużo lepszy efekt niż nauka samej teorii, a potem przejście do projektu, gdzie nie będziecie wiedzieli, jak z tej teorii przejść do poziomu wdrożenia projektu, czy jak przełożyć to, co czytaliście, w taki sposób, żeby przystąpić do wdrożenia i żeby ten projekt był zgodny z tymi założeniami, które są wam przedstawione. Projekt pierwszy jest, myślę, że jest dosyć przyjemny do wdrożenia, jest dosyć łatwy. W międzyczasie przechodzimy do rzeczy trochę trudniejszych, czyli do bardziej skomplikowanych struktur zagnieżdżenia kodu, do HTML-a 5 i CSS-a w postaci frameworków, czyli takim frameworkiem jest na przykład Bootstrap. Bootstrap w wersji czwartej. Pokazujemy Wam, czym jest Bootstrap, jak on działa, na czym polega, jak funkcjonuje, co dzięki niemu można uzyskać, czy warto korzystać z Bootstrapa w każdym projekcie, który wdrażamy, za i przeciw. I przystępujemy w trakcie nauki w tych kolejnych tygodniach i na przykład Bootstrapa od razu do wdrożenia projektu drugiego. Z tym, że warunkiem koniecznym jest na przykład zaliczenie projektu pierwszego. Czyli w momencie, kiedy zaliczycie pierwszy projekt, możecie przystąpić do kolejnego. Był chyba jeden z bootcampów, w którym wyjątkowo pozwalaliśmy przystępować do kolejnego projektu kursantom, którzy jeszcze nie skończyli pierwszego, ale nie skończyło się to niczym dobrym dla kursantów. Więc musicie oddać część swoich prac, ona musi zostać zaakceptowana, przechodzimy wtedy dalej. I ten drugi projekt to już jest taka fajna, ładna strona, którą możecie zobaczyć chodząc chociażby po internecie, bo te strony niektóre są do siebie bliźniaczo podobne, różnią się pewnym rozmieszczeniem elementów, natomiast jest to już normalne wdrożenie, tak jak deweloper wdraża stronę dla klienta i ją realizuje. W międzyczasie poznajecie nowe technologie, poznajecie bardziej zaawansowane arkusze ze stylami, czyli LESS i SASS, które pozwolą Wam robić ciekawe rzeczy z projektem. Przechodzimy później do części związanej z JavaScriptem, z ECMAScriptem, do czego służy JavaScript, po co jest w ogóle komuś potrzebny JavaScript. Przechodzicie przez szereg różnych zagadnień, które możecie znaleźć również informacji na pewno w tutorialach, z tym, że w żadnym tutorialu nikt nie powie Wam, czy coś jest ważne, czy coś jest bardzo ważne. I bez tego nie powinniście iść do przodu dalej. Ostatnie tygodnie bootcampu to jest przystąpienie do Reactu. Wychodzimy trochę z założenia, że każda część bootcampu jest prowadzona przez innego mentora. To znaczy
dysponujemy mentorami, którzy byliby w stanie przeprowadzić z Wami szkolenie całym, podczas całego bootcampu, czyli na przykład przez 13 tygodni, żebyście mieli jednego mentora i to ma oczywiście swoje plusy i minusy, natomiast przyjmujemy takie założenie, że być może jeden mentor, który na przykład tłumaczy Wam HTML i super go rozumiecie, będzie miał problem z jakimś wygodnym i w miarę przystępnym wytłumaczeniem Wam na przykład zagadnień związanym z JavaScriptem. A jeśli jest mentor, który zajmuje się na co dzień tylko JavaScriptem, to czemu nie miałby po prostu Wam tego wytłumaczyć, skoro na co dzień korzysta z tej technologii w bardzo intensywny sposób. Także w tej chwili Bootcamp prowadzi trzech mentorów, w sensie zajęć na żywo. Poruszają oni z Wami różne zagadnienia. I tak jak powiedziałem, w końcowych tygodniach poruszamy się po Reakcie. React to jest taki framework JS-owy, który służy do wielu ciekawych rzeczy, natomiast ja na przykład styczność z Reactem mam taką, że przygotowuję pewne dane, które osoba wdrażająca projekt w Reakcie pobiera i wyświetla je. To są takie strony, w których czasami możecie zobaczyć na górze przy kliknięciu na jakiś link na tej stronie, taki pasek, który gdzieś tam się przechodzi od lewej do prawej strony i strona bez przeładowania pokazuje jakąś inną zawartość. To są strony właśnie, które działają na frameworkach JS-owych, pozwalają właśnie na takie płynne przyłączanie się stron między innymi i React pozwala właśnie na takie tego typu wdrożenie. Okej, dzięki. Dostaliśmy tu parę pytań, więc Łukasz, za chwilę jakbyś mógł przez nie przejść. Czy macie jakieś pytania odnośnie właśnie projektów? Czy rozumiecie, jak to mniej więcej wygląda? Czy też rozumiecie istotność tych projektów? Czy porozmawiamy przy okazji projektów pod kątem pracy i właśnie CV-ek? Jak takie projekty są w stanie pomóc Wam i wyróżnić Was na przykład od takich samouków z książek czy z Udemy przy rozmowach rekrutacyjnych, ale czy jeszcze jakieś pytania odnośnie samych projektów, technologii, które poruszamy, czy to jest dla Was zrozumiałe, czy chcecie dowiedzieć się więcej, czy możemy przejść dalej? A Łukaszu, tymczasem, jeżeli możesz odpowiedzieć na pytania. Jasne. Już sobie patrzę na to okno z czatem. To zaczniemy od Grzegorza. Grzegorz pyta, gdzie szukać dobrej dokumentacji do JS. Ciężko byłoby nauczyć czegoś złego w dokumentacji JS-owej, dlatego dokumentacja niewiele się różni na poszczególnych stronach. Proponowałbym, Grzegorz, spojrzeć na to trochę w inny sposób. Szukaj takiego dokumentu związanego z JS-em, który będzie napisany w tak przystępny dla Ciebie sposób, dzięki któremu po prostu łatwiej to zrozumiesz. Bo pisanie, że funkcja posiada możliwość przekazywania zmiennych przez implementację różnych rzeczy, brzmi super i wspaniale, tylko kto jest w stanie to zrozumieć, skoro zaczyna przygodę z różnymi językami? A jeżeli wyjaśnimy działanie funkcji na podstawie przesyłania, nie wiem, listu na poczcie gdzieś w jakieś inne miejsce, to będzie to napisane w zupełnie bardziej przystępnym języku, tym samym łatwiej będzie nam to po prostu zrozumieć. Karol pyta, czy są jakiekolwiek tak zwane wzorce projektowe we frontendzie? Jeśli tak, to prośba o jakiś przykład. We frontendzie, jeśli chodzi o HTML5 i CSS, kierujemy się przede wszystkim semantyką kodu, czyli HTML5 przez semantykę rozumiemy stworzenie konstrukcji w pliku HTML-owym, w pliku z szablonem, takiej, która jest zarówno czytelna dla przeglądarki, która ten kod obrabia i realizuje, go wykonuje, jak również dla dewelopera, który umieszcza tam różne elementy. Ta semantyka kodu to jest na przykład korzystanie z nagłówków, które są tagiem header, jest stopka, która jest w tagach footer i wiele takich elementów, które w pewnym sensie dają taki, to nie jest wzorzec projektowy, natomiast jest to kanon, którym należy iść i realizować tak, aby ten kod był zgodny ze standardami. To nie jest wzorzec projektowy, tak jak na przykład PSR0 przy PHP języku albo jakimkolwiek innym, jakiś standard kodowania, gdzie jest informacja, jak metody nazywać, co z dużej litery, co z małej litery i tak dalej. Natomiast są pewne nawyki i rzeczy, które trzeba realizować w taki sposób, żeby ktoś, kto zajrzy do Twojego projektu na przykład, nie wiem, za rok czy za pół roku, po nazwie klas na przykład na elementach, czyli tym łączniku między tą warstwą z arkuszami stylów i kodem HTML, będzie w stanie na przykład w łatwy sposób domyślać się, co ta klasa robi na tym elemencie, czyli jak działa na przykład. No nie wiem,
Niech to będzie klasa, która będzie miała na przykład nazwę BG kolor przez całe oczywiście. A więc patrząc na taką nazwę klasy, automatycznie deweloper domyśla się, że ta klasa powoduje, że zmienia się po prostu kolor danego elementu. I łatwiej jest na takim kodzie po prostu pracować. Ala pyta, czy będzie nagranie z webinaru. To pytanie co prawda nie do mnie, ale gdzieś widziałem mrugającą kropkę świadczącą o tym, że webinar się nagrywa. Tak, także, tak, także na pewno tak jest. Będzie wysłany wszystkich. Dokładnie. Przejdźmy sobie trochę dalej w tych pytaniach, bo jest ich jeszcze kilka. Karolu, pytasz jeszcze pod kątem ścieżki freelance'owej po kursie nie zrealizuję projektu, potrafiąc jedynie dobrze kodować bez wyczucia grafiki. A co rozumiesz, Karolu, przez wyczucie grafiki? Bo jeżeli jesteś w stanie przełożyć grafikę na kod HTML tak, żeby ten projekt graficzny i projekt wdrożenia strony wyglądał tak samo, to znaczy, że możesz zająć się bez problemu freelancingiem. Daniel, czy każdy tworzy projekt indywidualny, czy jest to jeden projekt, który dłubią... Okej, okay. Jest tam jakaś niespójność w tym pytaniu, ale domyślam się, o co w nim chodzi. Pierwszy projekt jest taki sam dla każdego uczestnika, natomiast drugi projekt to jest 9, jeśli się nie mylę, różnokolorowych szablonów i każdy z kursantów może sobie wybrać jeden szablon do wdrożenia. One pod kątem struktury są, no, pod kątem struktury to zależą od tego, jak wy zbudujecie ten szablon, natomiast to są bardzo zbliżone do siebie layouty, różnią się po prostu grafikami. Także patrząc na to, czy to są różne projekty, to tak, można powiedzieć, że one są różne od siebie. Daria, co trzeba umieć, co jest absolutną podstawą, aby szukać pracy, ale szukać pracy jako frontend developer, junior frontend developer, project manager z wiedzą związaną z frontendem. Tych możliwości jest naprawdę wiele, także gdybyś mogła jako junior, ok. Wiecie, to z mojej perspektywy to wygląda tak, że pracodawcy mają bardzo duży problem ze znalezieniem pracowników. Jest dosyć duże zapotrzebowanie na pracowników w branży IT, niezależnie od tego, czy chodzi o frontend, o backend, czy cokolwiek innego. Natomiast to, co zostało pracodawcą z dawnych czasów, to, że jest ogłoszenie, w którym jest napisane, zatrudnimy junior frontend developera, a zakres umiejętności, który jest wymieniony w ramach tego junior frontend developera, zawstydziłby niejednego dewelopera albo nawet senior developer. Także podstawą jest płynne poruszanie się po strukturze kodu w kontekście rozumienia tego kodu i potrafienie wybronienia się z pytania na przykład, a dlaczego zrobiłeś to w ten sposób, a nie inaczej. Myślę, że bardzo istotnym i absolutnie ważną rzeczą jest ta część JavaScriptowa, czyli ECMAScript. To są rzeczy, które musicie znać, musicie wiedzieć, jak z nich korzystać. Nie każdy je polubi, nie każdy będzie rano wstawał i mówił, kocham JavaScript. Niektórzy będą mówili, kocham HTML. Natomiast musicie znać JavaScript i musicie wiedzieć, że coś takiego istnieje, jak z tego korzystać, dlatego że bardzo często przy wdrożeniach stron internetowych będziecie mieli mniejszą lub większą styczność z JavaScriptem. A jeżeli będziecie go rozumieli, to będziecie też wiedzieli, jak go nie zepsuć. Spójrzmy, co jest jeszcze dalej. Daniel pyta, czy każdy tworzy projekt indywidualny? To już było, to już chyba odpowiedziałem na to pytanie. Jak to jest z prawami? Już wam wyjaśniam. Te projekty to są wasze normalne wdrożenia. My od samego początku uczymy was, jak korzystać z Gita. Git to jest takie repozytorium, które pozwala wam przetrzymywać wasz kod. I na przykład, jeżeli pracodawca poprosi o link do waszych projektów, to będziecie mogli link do Gita normalnie podesłać ze swoimi wdrożeniami, ze swoimi projektami. I jeżeli powiecie, że wdrażaliście taki projekt, to będzie absolutnie zupełnie prawdą i będziecie mogli wykorzystać taki projekt jako swoje doświadczenie przy zdobywaniu wiedzy związanej z frontendem. Grzegorz pyta, jak rekruter patrzy na projekty z bootcampów? Czy takie projekty biorą faktycznie pod uwagę? Myślę, Grzegorz, że to jest trochę tak. Gdybym ja zatrudniał kogoś i szukałbym jakąś osobę do współpracy, to
Warstwa graficzna oczywiście jest ważna i wygląd jest tym, co powoduje, że coś przykuwa naszą uwagę, czy też nie, kiedy na przykład wchodzimy na sklep z obuwiem i chcemy kupić buty. Natomiast dla rekrutera ważne jest to, co jest pod spodem, czyli na kod. Czyli ważne jest to, żeby mieć wcięcia w kodzie, ważne jest to, żeby klasy właśnie miały odpowiednie nazwy, ważne jest to, żeby zachować semantykę kodu, żeby nie robić jakichś pustych odstępów i wiele, szereg różnych innych rzeczy, które będą świadczyły o tym, że jako frontendowiec dbasz o kod, a tym samym, jeżeli na przykład dostaniesz jakieś zadanie do zrobienia, to będziesz w stanie przełożyć to swoje, tą swoją zdobytą wiedzę, żeby odpowiedzieć, czy też zrealizować to zadanie na rozmowie o pracę w należyty sposób. Dobrze, już przestaję się odzywać. Dobrze, to przejdźmy w takim razie dalej, czyli troszkę o dofinansowaniach, ponieważ tak jak wspomniałem na początku, nasze kursy mają możliwość dofinansowania. To są głównie dofinansowania z Urzędu Pracy lub z Ministerstwa. Takie dofinansowanie jest nawet na poziomie 100%. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu dostajecie pieniądze od Ministerstwa lub Urzędu Pracy na nasz kurs, a później po prostu musicie spłacić to w zależności od dofinansowania do 12 albo 24 miesięcy. No i jak to wygląda? 90% naszych kursantów dostaje takie dofinansowanie, ale co ważniejsze, bo finansowanie to jedno, jeszcze dostajecie umorzenie, czyli nawet do 25 środków jest umorzonych, czyli załóżmy, że jeżeli teraz na ten moment kurs frontendu kosztuje 5600 brutto, to wy tak naprawdę płacicie 4200 i jeszcze do tego możecie to sobie rozłożyć na raty. Formalność bardzo prosta, my też tutaj się specjalizujemy, wam pomagamy. I tak jak powiedziałem, 29% naszych kursantów dostaje tego typu wsparcie i właśnie nie jest w stanie umorzyć na środki, więc jeżeli weźmiesz wszystko to pod uwagę, czyli te 13 tygodni, 260 godzin kursu pod okiem mentorów, z lekcjami na żywo i z projektami, które potem możecie wykorzystać w rekrutacji, podczas rekrutacji, to no nie wiem, może wy mi powiecie, czy w ogóle jesteście zainteresowani takim kursem, czy dla was, jak to postrzegacie, czy to rzeczywiście fajna oferta? A tymczasem przejdźmy dalej troszkę, czyli właśnie o perspektywach, o pracy. Generalnie, Łukaszu, jak wygląda obecnie rynek pracy we frontendzie? Pewnie wszyscy słyszeli, że już się napełnia, że już się tutaj na cały rynek staje, ale z drugiej strony raporty pokazują coś innego, że jednak ten popyt na programistów, na frontend deweloperów i na juniorów jest coraz większy. Rzeczywiście ciężko się przebić czasem, ucząc się właśnie online czy z materiałów tutoriali, natomiast posiadając niektóre aspekty, to wygląda bardziej kolorowo. Czy możesz powiedzieć parę słów właśnie o rynku pracy, jaka jest dynamika tego rynku pracy, jakie są wymagania właśnie na juniora, jak taki proces rekrutacji mniej więcej przebiega, no oczywiście później o możliwości rozwoju, bo też jest bardzo istotne. Przede wszystkim trzeba przyjąć jakiś plan. Podczas nawet przystąpienia do takiego bootcampu nie możecie patrzeć tylko na to, że po bootcampie zdobędziecie jakieś umiejętności, tylko musicie sobie rozpisać jakiś plan własnego działania, który pozwoli wam przełożyć to, czego się nauczycie, w taki sposób, żebyście byli w stanie pokazać to w postaci kodu jakiemuś potencjalnemu pracodawcy. To jest tak, że obecnie na rynku pracy jest rzeczywiście duże zapotrzebowanie, tych ogłoszeń jest mnóstwo i one są cały czas są dostępne. Tylko przyjął, ja osobiście przyjął, gdybym był na waszym miejscu, przyjąłbym taki sposób postępowania, że po zrealizowaniu na przykład takiego bootcampu spróbowałbym przez pewien czas freelancingu, czyli próby znalezienia klientów mniejszych lub większych, zrealizowania dla nich wdrożeń, żeby nabrać dodatkowego doświadczenia i żeby poszerzyć tym samym ten swój wachlarz projektów, którymi będziecie dysponowali, będziecie mieli możliwość pokazania potencjalnemu pracodawcy, a gdybym chciał znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, to interesowałbym się na przykład stażami w różnej formie, dlatego że niektóre firmy przyjmują takie założenie, że biorą kogoś na staż, chociażby jako frontend dewelopera, wykładają, czy też poświęcają swój czas na to, żeby za pomocą swoich pracowników, których mają tam już od jakiegoś czasu, z jakimś dużym doświadczeniem, żeby te osoby podszkoliły taką osobę na stażu, następnie taką osobę po prostu zatrudniają. Jest to rzecz, która bardzo często się zdarza, bardzo często występuje, tym bardziej, że tak jak mówię, no jeżeli chodzi o ogłoszenia związane z junior developerem,
jeżeli chodzi o wymagania na junior dewelopera, to zależą one tak naprawdę w dużej mierze od tego, kto pisze ogłoszenie i czy podchodzi do tego tematu w uczciwy sposób, czy tak nie do końca. Jeśli chodzi o proces rekrutacji, nie jestem dobrym adresatem takiego tematu, dlatego że ja mam trochę inne doświadczenie związane z rynkiem, z branżą IT i z wszelką maścią zatrudnienia. Ja mam swoją działalność gospodarczą, jestem wynajmowany przez firmy w postaci B2B, czyli firma zatrudnia mnie jako podwykonawca, ja realizuję jakieś zadania, projekty, za co dostawiam po prostu fakturę. Przechodziłem przez różne procesy rekrutacji, ale większe doświadczenie posiadam w zdobywaniu własnych klientów, bo mam szereg własnych klientów, których obsługuję, których zdobywam i tak jak mówię, no nie chciałbym wprowadzić Was w procesie rekrutacji w błąd, w jakąś dezinformację, natomiast wiem, że po bootcampie jest osoba, która jest przydzielona do tego, żeby pomóc w procesie rekrutacji, jeśli się nie mylę, prawda? Tak. No to właśnie może później przejdę do naszego wsparcia, czyli w ramach kursu tego, co wy kupujecie, jest oczywiście wsparcie naszych specjalistów od HR. To jest osoba, która przygotuje was do takiej rozmowy, pozwoli wam poprawić swoje CV, zrobić profil na LinkedInie oraz właśnie przeprowadzić jakąś próbną rozmowę, czy będzie podsyłać oferty stażów pracy. Takie wsparcie w zależności od oczywiście od sukcesu nawet może trwać do pół roku. Też z naszego doświadczenia z frontendu 85% naszych kursantów dostaje pracę lub staż właśnie w IT po naszych kursach, więc ta praca jest po prostu, tak jak Łukasz mówi, najczęściej to jest właśnie kwestia samozaparcia i nauki, bo też nie trzeba się oszukiwać, że wyjdziemy po bootcampie i na drugi dzień dostaniemy oferty pracy. To tak nie działa. Musimy troszkę jeszcze się pouczyć, musimy popróbować i na pewno też nie będzie tak, że przyjdzie na pierwszą, lepszą rozmowę i dostaniemy ten staż. Natomiast statystyki pokazują nam, że po prostu osoby dostają tę pracę i ta praca jest. Jeżeli chodzi o pytania odnośnie poziomu na kursie, tutaj właśnie Daniel i Daria zadali ciekawe pytania, jeżeli chodzi o ich poziom, czy właśnie o to, czy to są pieniądze dobrze wydane, to myślę, że Łukasz bez problemu by mógł przyjrzeć trochę takiemu projektowi na gicie, Daniel, i doradzić ci po prostu, czy ten bootcamp jest dla ciebie, czy nie. Jak chcesz, to możesz po webinarze dostaniecie maila ode mnie, wszyscy tak czy siak właśnie z różnymi rodzajami linkami, to możesz po prostu odpisać mi, załączyć link do swojego gita, ja to przydaję Łukaszowi i sobie będziemy mogli też o ten temat porozmawiać, to nie będzie z tym problemu. Jeżeli chodzi o... Znaczy, Łukasz, nie wiem, czy chcesz coś dodać na ten temat. Znaczy, czy... Jeśli chodzi o Daniela, to jak najbardziej, Daniel. Podeślij projekty na maila Coders Trust, tam link do Gita. Chętnie sobie spojrzę na te projekty, które stworzyłeś. Jeśli chodzi o Darię. Daria, musisz spojrzeć sobie na pewną kwestię związaną z... Myślę, że to nie tylko dotyczy branży IT, ale w męskiej części branży IT jest to bardzo często spotykane, że osoba, która ma jakieś umiejętności, ma jakąś wiedzę, niekoniecznie jakąś mega giga, jest mega super doświadczoną osobą, pracuje na przykład przez 2 lata w branży IT, nie będzie patrzyła na zagadnienia związane z twoimi pytaniami, czy warto z czegoś korzystać, czy nie warto zacząć od bootcampu, czy warto uczyć się samemu, w należyty sposób i rzetelnie nie podejdzie do takiego tematu. Ja sam patrzę przez pryzmat osób, z którymi współpracuję i powiem szczerze, że czasami przeraża mnie to, że poziom mniemania, jaki niektóre osoby mają o sobie, nie jest zupełnie adekwatny do wiedzy, jakiej posiadają, a tym bardziej w ogóle już do doradzania komukolwiek, kto jest na początku takiej ścieżki, tak żeby łatwiej tej osobie było po prostu zacząć. Ja bym spojrzał na bootcamp w takiej postaci wyciągnięciach esencji z różnego rodzaju kursów, czy też z różnych materiałów dostępnych w internecie i takiego solidnego wsparcia na początek, aby łatwiej było po prostu pewne zagadnienia poznać i po prostu się nie zniechęcać do nauki, a to na pewno po jakimś czasie po prostu występuje. Karol pyta, jak zdobywać klientów po kursie, ile można zarobić? O ile można zarobić?
Nie wiem, no myślę, Karol, że nie ma w ogóle ograniczeń. Można zarobić nieskończone ilości pieniędzy, jak tylko się chce, ale czy jest w stanie ktoś ci powiedzieć, ile można zarobić w branży IT i to będzie dostosowane do twoich aktualnych umiejętności, czy też do twojej wiedzy, którą posiadasz? Myślę, że to jest trudny temat. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile zarabia teraz junior developer, ile zarabia developer. Ja pracuję w tej chwili dla takiej firmy z Anglii, z Wielkiej Brytanii. I zarabiam w funtach, więc to też jest trochę inaczej. No, to jest temat, który myślę, że u każdego jest inny, natomiast nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś w branży IT, kto pracuje, narzekał na zarobki. Jak zdobywać klientów? Na początku najłatwiej jest zdobywać klientów poprzez własnych znajomych. Na pewno ma się znajomych, którzy mają jakiś pomysł do zrealizowania, który wymaga strony internetowej, ale nie wiedzą, od czego zacząć. To jest w ogóle strzał w dziesiątkę. Ja sam zrobiłem kilku moim znajomym na początku strony internetowe, z których ja byłem średnio zadowolony. Myślę, że oni byli bardzo zadowoleni, że mają w ogóle strony internetowe. Później, jak już zdobyłem doświadczenie, to przerobiłem te wszystkie strony internetowe, tak żeby one były rzeczywiście i mnie również zadowalające. Natomiast niekoniecznie wiązało się to z jakimiś gigantycznymi zarobkami. Bardziej zależało mi na tym, żeby móc po prostu obyć się z znajomym jako w postaci klienta, z którym muszę coś uzgodnić, coś ustalić, coś mu zaproponować, coś pokazać, wdrożyć. W jakim regionie wasi kursanci dostają pracę? To pytanie niestety nie do mnie, myślę, że zaraz... Tak, to ja jeszcze do chwilę powiem. Zaraz będziesz w stanie się do tego ustosunkować. Spojrzę sobie jeszcze tak szybko na to pytanie niżej. Gdzie jeszcze szukać osób, które wskażą w naszych projektach, nad czym jeszcze popracować? Kasiu, no to jest dobre pytanie. Jeśli masz jakiegoś przyjaciela, który jest frontend developerem, to na pewno chętnie ci pomoże. A znajdź teraz kogoś, kogo nie znasz i żeby ci bezpłatnie pomógł. Myślę, że to jest temat dosyć trudny. No my już wiemy, że mentorzy robią wszystko, co mogą, żeby podczas bootcampów pomagać kursantom, jak tylko są w stanie. Nie będę w stanie ci odpowiedzieć na pytanie, gdzie szukać takich osób. Sam, szczerze mówiąc, nie wiem. Co napisać w CV, żeby dostać pracę jako junior? Prawdę? To przede wszystkim. Musicie opisać swoje umiejętności w taki sposób, żeby nie były one na wyrost, dlatego że bardzo łatwo można je zweryfikować, jeśli chodzi o w ogóle o kodowanie, o frontend. Także to jest na pewno to. Myślę, że więcej informacji jest w stanie udzielić osoba po bootcampie, która pomaga tworzyć należyte CV. Można zobaczyć jakieś twoje prace, strony, które robiłeś. Pewnie, że można. Jeżeli chcesz, to podeślę link. Odezwij się po webinarze, udostępnić ci swoje jakieś wdrożenia. Jarek, gdzie lepiej szukać stażu? Przepraszam, jeszcze jest Karol. Dobra sugestia. Mógłbyś pokazać kilka swoich projektów. No to tak jak mówię, odezwij się i nie ma problemu, udostępnię wam jakieś swoje wdrożenia. Gdzie lepiej szukać stażu etatów w dużej korporacji czy w mojej firmie? To jest chyba tak, że te mniejsze firmy, te małe agencje potrzebują jednak kogoś z dużym doświadczeniem, może nie z dużym, w sensie jakimś ogromnym, ale z doświadczeniem w takiej postaci, że osoba przychodzi do firmy i zaczyna od razu coś robić. Dlatego, że małe firmy no nie stać na to, żeby zatrudnić komuś, komu się płaci, a ta osoba będzie dopiero uczyła się pewnych elementów. Myślę, że korporacje są w tym aspekcie dużo ciekawszym miejscem, chociaż sam nie lubię korporacji. Zawsze unikam pracy w jakichkolwiek korporacjach i zawsze mówię, że jeżeli nie będę miał takiej potrzeby, to korporacje omijam szerokim łukiem, chyba że jakaś korporacja mi proponuje współpracę jako podwykonawca. To wtedy jak najbardziej. Kończyłem listę pytań. Opróżniłem wszystkie chyba. Dobrze, się rozpędziłeś, wszystko jest ten. Jeżeli macie jakieś pytania, to jeszcze zadawajcie. Ja jeszcze troszkę opowiem o na przykład CVC.
To na przykład właśnie nasze wsparcie po kursie to polega właśnie między innymi na tym, żeby to CV dobrze wyglądało. Też bardzo istotnym aspektem rekrutacyjnym jest właśnie Wasz projekt, czyli to, z czym przychodzicie na taką rozmowę rekrutacyjną, czy możecie się pochwalić. To też jest coś, co pomaga Wam przejść przez ten pierwszy odsiew CV. Jeżeli macie jeszcze jakieś, jeżeli chodzi tam jeszcze o pytanie odnośnie, gdzie dostają pracę, no nasze kursy są online, więc to są z całej Polski, to bardzo różnie wygląda. Natomiast oczywiście są takie huby właśnie, jak mniej więcej duże miasta typu Warszawa, gdzie tej pracy po prostu jest więcej. Natomiast to też nie jest tak, że trzeba gdzieś się przenosić od razu, żeby dostawać jakąś pierwszą pracę. To wcale tak nie jest, ta praca jest wszędzie i po prostu trzeba czasem mieć trochę więcej cierpliwości i też samozaparcia, żeby rozwijać się i tworzyć swoje własne nowe projekty, żeby ciągle taki właśnie git, wasze repozytorium było aktualne. Praca, Łukaszu, czyli chcę zostać deweloperem. No i załóżmy, że mam to, czyli dostałem pracę, staż. Wiem, że może nie jesteś najlepszym przykładem prowadzić swoją firmę, ale na pewno też możesz wiedzieć, jak wygląda taka ścieżka, też wygląda na to, że po prostu obracasz się w tym świecie. Czyli zostałem deweloperem, zostałem przyjęty na staż. No i jakie mam obowiązki naprawdę? Czy możesz powiedzieć, czy masz doświadczenie w tym? No zarobki już powiedziałeś, ale właśnie jak wygląda dynamika pracy, jakie są więc obowiązki juniora? I czy można pracować zdalnie, bo też takie pytanie zostało zadane wcześniej. Jest i przykładem, że oczywiście można pracować zdalnie, ale taka osoba zaczynająca, czy płacisz w ogóle pracę zdalną na początku? Praca zdalna ma swoje wady i zalety. Wady są takie, że ciężko się zmobilizować do oddawania rzeczy w terminie, a zalety są takie, że nie musimy wychodzić z domu, żeby móc pracować. Żeby móc pracować zdalnie, musimy mieć taką możliwość, czyli mieć dla kogo pracować. Wiele firm wychodzi teraz naprzeciw oczekiwaniom pracowników i decyduje się na zatrudnienie zdalne, natomiast myślę, że w przypadku junior dewelopera ciężko by było pracować zdalnie, chociażby dlatego, że junior musi się uczyć od doświadczonych kolegów w danej firmie. Tym samym łatwiej jest mu zbierać doświadczenie, kiedy jest obok tych osób i może im bezpośrednio zadawać pytania. To jest, ja sam zaczynałem w czasach, kiedy jeszcze nie było, to junior developer nie było takim bardzo popularnym hasłem, ale faktycznie można było powiedzieć, że zaczynam jako junior developer i na pewno charakteryzowało się tym, że to tym, że mogłem zadawać nielimitowaną ilość pytań moim bardziej doświadczonym kolegom i ci koledzy za każdym razem po prostu na nie odpowiadali z tą samą cierpliwością, którą dysponowali na samym początku. To jest tak, że od junior dewelopera wymaga się już pewnej wiedzy i poukładanego sposobu pracy w kontekście budowania kodu, natomiast niekoniecznie na wszystkie zagadnienia musi znać po prostu odpowiedź i musi znać 100 sposobów rozwiązania wszystkich problemów, jakie napotka. To się dopiero zdobywa po prostu z czasem. Kasiu, jeszcze jakbyś mogła napisać z ciekawości, z jakiego bootcampu, na jakim bootcampie byłaś, jakiej firmy? To by było ciekawe. Akademia 108. No jedyna akademia, jaką znam, to Akademia Policyjna, taki film był kiedyś, w kilku częściach. Nie znam, nie słyszałem nic o tym. Ja w ogóle bardzo mało się orientuję w różnych firmach, które prowadzą, w konkurencjach, które prowadzą bootcampy. Nie jest mi ta wiedza do niczego potrzebna. Ale to nie dziwi mnie to, że otrzymujesz jakieś informacje, że musisz sobie napisać CV i wpisujesz jakieś och i ach, tylko jak potem się wybronisz z tych och i achów, tak to nazwijmy, kiedy ktoś zada ci jakieś pytanie. Wiecie, z frontendem to jest tak, że ciężko, że bardzo łatwo jest zweryfikować to, czy ktoś rzeczywiście coś umie, to co ma wpisane w CV, czy też nie. Gdybym ja wpisał w CV, że jestem senior developerem, jeśli chodzi o na przykład język React, to myślę, że poległbym na pierwszej rozmowie z brzegu, nawet nie na senior dewelopera reaktowego, nawet na junior dewelopera, bo się po prostu nie zakwalifikował, bo na pewno są tam jakieś rzeczy, z których może i nawet korzystałem, ale nie jestem w stanie stwierdzić, że one się tak na przykład nazywają. Także z tym po prostu trzeba uważać. Uważam, że, znaczy ja wychodzę z takiego założenia, że mając CV, tworząc swoje projekty na Gicie, trzeba być zupełnie szczerym. Naprawdę, to jakby taka idea, gdzie znaczy, musimy się zaprezentować jak najlepiej. Fajnie, kiedy jesteśmy pewni swoich umiejętności, ale nigdy nie idźmy w tym kierunku, gdzie to, co wpisujemy, nie jest adekwatne z realnymi umiejętnościami, które posiadamy.
Jeżeli chodzi o pytanie odnośnie tego, jak pracodawcy patrzą na takich właśnie naszych absolwentów, to ja tutaj mogę odpowiedzieć, ponieważ mam z tym doświadczenie, bo też mamy dużo webinarów i dużo partnerów właśnie pracodawców, którzy zatrudniają naszych kursantów i wszyscy powtarzają to samo. Tak naprawdę nie jest ten papierek, od tego już odeszło parę lat temu, to nie weryfikuje niczego. Ważna jest właśnie umiejętność logicznego myślenia przede wszystkim na juniora, takie samo zaparcie, chęć do nauki, no i ten kod, ta praktyka, czyli właśnie takie repozytorium z własnymi projektami, to jest coś, na co zwracają pracodawcy uwagę. No i później wszystko wychodzi oczywiście na rozmowie rekrutacyjnej, czy naprawdę, czy się rozumie pojęcia. Czy papierek to gwarantuje? Nie. Czy kurs to gwarantuje? Nie. To zależy głównie od Was. Natomiast można tego się nauczyć na kursie, można też na pewno się nauczyć tego samemu, jednak z dużymi przeszkodami. Więc tak to wygląda. I rzeczywiście jest bardzo dużo materiałów i dużo jest blogów na ten temat w internecie, że bez papierka to się nie da. To jest totalnie prawdą. Polecam Wam sprawdzić nasz kanał na YouTube. Tam mamy parę dobrych webinarów z naszymi pracodawcami, partnerami typu z Unity czy z Nordei, którzy właśnie obalają ten mit, bo oni sami zatrudniają często osoby, które w ogóle nie są po bootcampach, tylko właśnie są samoukami, którzy po prostu mają samozaparcie, którzy mają jakieś tam logiczne myślenie, jakieś tam zakodowane w głowie. I są w stanie po prostu wybić się bardzo wysoko, nie przydając żadnego papierka. Słuchajcie, już zbliżamy się do końca, już jest dwa po. Zadawajcie swoje ostatnie pytania. Ja jeszcze Wam napomnę tylko na koniec, że wyślę do Was maila po tym webinarze. Oczywiście nagranie też będzie, ale to pewnie będzie za jakieś 3-4 dni, żebyście mogli sobie wszystko powtórzyć, żeby to będzie dla Was. Teraz ja Wam wyślę maila z takim testem logicznym, ponieważ tak tu już Łukasz też powiedział, tak jak ja też podkreślałem, tak naprawdę, żeby zostać dobrym deweloperem, trzeba po prostu logicznie myśleć i to trzeba mieć w małym palcu. I mam taki prosty teścik interaktywny. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy to jest dla Was, to możecie sobie go wypełnić. Też przypominam, żebyście odpisywali mi na tego maila, właśnie jeżeli chcecie dostać przykład właśnie repozytoria czy projekty Łukasza, czy macie pytania do finansowania. Jak możemy, jesteśmy Wam w stanie pomóc, czy w ogóle odnośnie bootcampu, czy ceny, czy zniżek, czy czegokolwiek, to śmiało odpowiadać na tego maila. Ja jeszcze raz podkreślę, czyli nasze wyróżniki naszego kursu to są przede wszystkim wsparcie mentorów, to jest wsparcie codzienne na czacie, są konsultacje na żywo i lekcje na żywo. Jest własna platforma z własnymi projektami, które potem są dla Was, które możecie wykorzystywać właśnie w swoich CV-kach i podczas rozmowy rekrutacyjnej. To też jest wsparcie HR, po takim kursie, czyli podsyłanie ofert pracy, czyli przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych. No i przede wszystkim to jest tempo, czyli to jest intensywna nauka, 13 tygodni, 260 godzin w sumie, to jest około 20 godzin tygodniowo nauki. Oczywiście to nie jest limitowane. Jeśli chcecie uczyć się więcej, to też Wasza sprawa. My to oferujemy, mam platformę z materiałami, więc to wszystko jest dostępne. Ostatnie pytania, proszę. Jeżeli jeszcze coś macie do Łukasza, czy do mnie, czy do finansowania, to jak najbardziej zadawajcie, zostaniemy z Wami jeszcze może z 5 minut. Łukaszu, przelecimy szybko te pytania jeszcze od... Jestem, poczekaj, bo gdzieś mi się zamknęło to okno z wideo połączeniem. O, już jestem z powrotem. Dobra, już sobie tak szybko patrzę od góry. Daniel pyta, gdzie szukać pracy jako junior intern? Sam pracuje 121 ofert pracy dla juniora, a dla frontendu raptem 10. Wiesz co, myślę, że to może się różnie nazywać. To niekoniecznie musi się nazywać junior developer. To może być również web developer albo w przypadku firm, które nie mają obycia w nazywaniu odpowiednio stanowisk, to może być szukam człowieka do stworzenia strony internetowej i wiele innych. Ja sam na przykład szukając jakichś zleceń przez jakiś czas korzystałem chyba z Gumtree, jeżeli się nie mylę. Tam w miarę łatwy, przystępny sposób można nawiązać jakiś kontakt, żeby podjąć się jakichś wdrożeń, czy może nawet znaleźć pracę. Jak pracodawca patrzy na to, jeśli nie jesteś po szkole informatycznej, tylko właśnie po takim kursie od Was? Przyznam się Wam do czegoś. Jestem wiecznym studentem. Ach, jak ciężko było się do tego przyznać. Nie mam wyższego wykształcenia. Studiowałem informatykę, ale stwierdziłem, że to, czego się uczę, to jest w ogóle nieadekwatne do tego, co jest aktualnie na rynku w kontekście technologii, bo tam było po prostu logujemy się do konsoli, wpisujemy CD, Enter, spacja i jakieś tam różne inne rzeczy, kiedy tak naprawdę trzeba było się już uczyć zupełnie czegoś innego, więc stwierdziłem, że nie jest mi to zupełnie do niczego potrzebne i szczerze mówiąc nie żałuję. Znaczy na pewno miałbym pewnie problem z dostaniem się do jakiejś pracy może w urzędzie gminy,
albo w jakichś państwowych firmach, gdzie jest taki warunek, że musi być wykształcenie wyższe, ale powiem Wam, że doświadczenie w kontekście kodowania i wiedza jest w stanie zastąpić studia po prostu. Chociaż ja uważam, że studia to jest super sprawa w niektórych kierunkach. Dobra, przejdźmy dalej. Co tam mamy jeszcze? Czy dużo trzeba zrobić projektów po takim kursie, żeby zaistnieć w pracy IT? To nie chodzi zupełnie o ilość. Nie patrzcie na to w taki sposób, że musicie je zrobić 15 stron i wtedy znajdziecie zatrudnienie, albo 5 stron i będziecie wtedy super, mega doświadczeni. To zupełnie nie o to chodzi. Musicie po prostu rozumieć kod, który tworzycie i jesteście w stanie rozwiązać jakieś problemy, które mogą się możecie spotkać podczas wdrożeń. Oczywiście projekty są aspektem, który może jakiegoś pracodawcę zaciekawić, że Was zaproszą na rozmowę o pracę, a nie kogoś innego. Natomiast to dużo to jest taki zakres, który ciężko jest zdefiniować. Myślę, że jest to dosyć problematyczne. Ja na przykład nie mam w ogóle swojego portfolio. Ja po prostu podsyłam klientom, jeżeli chcą zobaczyć jakieś moje wdrożenia, strony, które robiłem dla swoich klientów i nigdy nie miałem potrzeby jakby zbierania tego wszystkiego w całość. Także też mogę mieć jakieś niewłaściwe spojrzenie na ten aspekt. Dobra, kolejna rzecz. Jezu, nie zadawajcie tyle pytań. Nie możecie zadawać tylu pytań, bo nie nadążę odpowiadać. Jestem dopiero na samej górze. Teraz by się pogubiłem. Co ile organizowany jest bootcamp? Co miesiąc, jeśli się nie mylę? Przyspieszamy, ponieważ mamy coraz więcej kursantów, to ta identyfikacja jest coraz większa. Natomiast w tym momencie ruszamy bodajże w przyszłym tygodniu, więc jeszcze raz, żeby się zapisać, jeszcze mamy wolne miejsca. Wysłałem też Wam wszystkim tutaj link do naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie wszystkie informacje odnośnie bootcampu, naszego kursu, czyli jakie technologie, jak to wygląda, jaki jest harmonogram działań. Też możecie pobrać sobie zakres tamtąd. I tam też znajdziecie informacje na temat i ceny, i dofinansowania, i też trwania czasu, trwania kursu. Ale mniej więcej rusza raz w miesiącu, czasem częściej, czasem rzadziej, do zależności od sezonu, natomiast teraz przyspieszamy z tymi kursami, więc można spodziewać się, że teraz w grudniu i na pewno w styczniu ruszymy, na przykład w styczniu ruszymy z kolejnym. Jeszcze przychodzę do pytań. Karol, widziałem, że Karol pytał chyba już wcześniej o to, nie zauważyłem chyba tego pytania. Chociaż teraz mam wrażenie, że czytam je drugi raz. Jak najlepiej kształtować wyczucie grafiki? Nie mam problemu z nauką programowania, ale mam problem z wymyśleniem fajnego layoutu. Wiesz co, Karol, przyznam Ci się, że ja też mam problem z wymyśleniem fajnego layoutu. Gdybym musiał coś wdrożyć, opierając projekt graficzny na własnym umyśle, to myślę, że nie wyszłoby z tego nic pięknego. Nie można być idealnym grafikiem i super programistą. Znaczy pewnie są takie osoby, które mają doświadczenie i w programowaniu, i w tworzeniu grafik, ale czy to jest właściwy kierunek? Nie wiem. Myślę, że wyczucie grafiki to może dałby Ci jakiś kurs, nie wiem, tworzenia projektów w Photoshopie, czy czegoś w tym kierunku, tak mi się wydaje. No dobra, co tam jeszcze ciekawego jest napisane? Czy są jakieś powtarzające się pytania, zadania na rozmowach? Chodzi o rozmowę o pracę? Wiesz co, myślę, że na zbyt małej ilości rozmów o pracę byłem, ale z reguły, patrząc na te zadania, które ja dostawałem, to wymagały one albo dobrej wiedzy HTML, CSS, albo dawały możliwość korzystania z dokumentacji bez problemu w internecie, normalnie na rozmowie, tak? Czyli dostałem zadanie do zrobienia, jakiś tam czas na oddanie tego projektu, tego zadania, przy czym to był okres chyba 2 dni, czyli miałem zlecone zadanie i miałem 2 dni na to, żeby oddać takie zadanie rozwiązane i mogłem bez problemu opierać się o dokumentację. Wiecie, uważam, że pracodawca, który ma naprawdę fajnych pracowników, to ci pracownicy, którzy są na rozmowach o pracy i weryfikują Wasze umiejętności, na przykład powinni na dzień dobry dać Wam dostęp do możliwości korzystania z wyszukiwarki. Wiecie, że jest wiele, a może jeszcze nie wiecie, to ja Wam powiem. Jest wiele tematów, których ja nawet sam nie umiem rozwiązać i szukam jakichś sugestii, na przykład korzystając z Google'a czy ze Stack Overflow, dlatego że już ktoś na pewno miał taki problem i znalazł rozwiązanie, więc bez sensu wymyślać koło od nowa, trzeba się wspierać na tym, co już po prostu powstało.
Ale trzeba jednak przedstawić coś w CV, żeby ktoś cię zauważył. Jak najbardziej, no jestem za. Jestem za tym, żeby coś pokazać, z tym, że fajnie pokazać 3-4 projekty z super jakością kodu, niż 10 projektów, gdzie w żaden nie można spojrzeć, bo od razu się zes robi z wzroku i nie można odczytać kodu, bo jest taki bałagan i makaron w kodzie. No dobra, to już chyba wszystkie pytania. Chyba, że macie jeszcze jakieś ostatnie. Ostatnie z ostatnich. No jeszcze pozwolimy zadać pytanie. Na ten moment jednak będziemy już kończyć nasz webinar, więc jeżeli nie macie żadnych pytań, 3, 2, 1, to słuchajcie, o. Czym umyć ręce, jak posmarowałem je starym kremem do rąk? Słuchaj, kiedyś posmarowałem twarz jakimś przeterminowanym kremem i miałem potem przez 2 tygodnie czerwoną twarz, więc nie jestem chyba dobrym źródłem odpowiedzi na twoje pytanie, żebyś nie był pokrzywdzony, tak jak ja kiedyś byłem. No dobra. Słuchajcie, w takim razie dzięki wielkie za webinar, dzięki Łukaszu, że dzisiaj z nami byłeś. Dzięki wielkie. Wyślę wam jeszcze maila, tak powiedziałem, po tym webinarze. Jakbyście mieli jakieś pytania, to też załączyłem maila wyżej na czacie, tak samo jak link do naszego bootcampu. Więc co, dzięki wielkie za spotkanie, do zobaczenia, do usłyszenia. Ja jeszcze tylko dodam, że gdybyście mieli jakieś pytania również do mnie, możecie je bez problemu przez Coders Chat przekazywać i one do mnie bezpośrednio trafią. Tak. Dobra, to co, dzięki wielkie, do usłyszenia. Dzięki za spotkanie.